Przepraszam, bo to teraz jest kandydat. Warszawa dzwoni, nie wiem dlaczego. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. No. Różycki Mateusz, Platforma NC po tej strony. Czy mam przyjemność rozmawiać z panem Włodzimierzem Kotyla? Wszystko wie pan, popłaciłem. No. Ale kończy się pana umowa z NC Plus i chcieliśmy panu nowe warunki zaproponować. Tak. Ja będę, wie pan, co z wami, mam jaja i nie będę już panu opowiadał po raz który, wie pan, co... I jeżeli ja rozmawiam z takim jak pan, to po pierwsze, tak? Nie mogę dostać tego, co chcę, tylko to, co wy chcecie. Nigdy nie macie dla swoich stałych klientów od początku, a ja jestem od pierwszej godziny, żadnej zniżki. Tam pan po prostu mnie namówi na to, żebym kontynuował rozmowę. Wciśnie mi pan pornusy i te inne sportowe kanały, a ja oglądam tylko naukowe. I nie macie takiej oferty, rzedzizna, nędza. W ofercie tej wypożyczalni macie Legend, jeden film od pół roku. Kurczę, po prostu pracuje pan w firmie takiej, której teraz ja panu to uzmysłowałem, że ma pan dwie drogi wyjścia z życiu. Zrezygnować z tej pracy i uratować honor, ale jeżeli pan zostaje w tej pracy, jest drugi sposób na to, żeby pan uratował honor. Samobójstwo. Więc bardzo pana proszę, żeby pan w taki sposób mnie traktował telefonicznie. Ja mam 98 lat, bardzo lubię, to są najszczęśliwsze moje chwile, kiedy NC Plus daje mi pornusy, bo ja czytam pornusy jako filmy o miłości, gdzie ja widzę, że ludzie sobie ufają, rozbierają się do naga, kładą się na siebie na golasa, nie brzydzą się, to jest uczucie wyższe. I ja buduję sobie teraz dobry ogląd o społeczeństwie i w intymnym życiu, które nie traktuje tym słowem, tylko traktuje to, wie pan, najwyższym kwantyfikatorem, czysta miłość. Pornusy zbudowały we mnie z powrotem ufność w głębię uczuciową ludzkości. Na pornusach prawdopodobnie by polegała decyzja naciśnięcia atomowego guzika. Człowiek, który kocha pornograficzne firmy w waszej platformie NC+, on by nie myślał o naciśnięciu guzika, bo nie miał za to, by się mścić na życiu i ludzkości. Bardzo pana proszę, gdyby pan miał jakikolwiek guzik, to niech pan spróbuje zwykły guzik nacisnąć, powodowany moim przesłaniem, którego prawdopodobnie wygłaszając do pana taką treść, nic kompletnie nie zrozumiałem. Tym bardziej jest to uzasadniona rozmowa do przedłużenia umowy. Ale z kanału Ferotyczny... Chciałem panu też powiedzieć, że teraz jestem pochylony nad grobowcem Kaczyńskiego i medytacyjnie na Wawelu. I ja odbywam teraz myśl poświęcającą świętości jego osoby. Ja w Smoleńsku zbierałem jego członki, wyszło mi 4,5 metra Kaczyńskiego, miał dwie dupy, wie pan, i olbrzymiego fiuta, później też jakąś damską dupę, no ze źlego po prostu znalazłem, wie pan, w tym wszystkim chaosie i śmigło miał wbite w jedną z dup. I to, wie pan, czyni mnie osobą, która regularnie uczęszcza 3 razy dziennie medytacyjnie na grobowiec na Wawelu, gdzie jestem traktowany teraz już jako patron całego Wawelu. Nawet mówią, że będąc starszy od Wawelu, bo mam 98 lat, powinien być Wawel moją własnością. Także kontynuując rozmowę związaną, czy pan ma jeszcze 1,5 godziny, bo chciałbym panu opowiedzieć o swoim życiu intymnym i o erekcji, którą miałem w 1948 roku. Był to czas, maj, wie pan, zwykła rosa, ja idę, kurwa, wlazłem w coś i tu nagle erekcję mam. Podejrzenie, że było to początek sklerozy popędu płciowego, ale popatrzyłem na własnego kutasa jak na wroga. Później się z nim zaprzyjaźniłem. I to było moje pierwsze głębokie współżycie seksualne z trzodą chlewną, bo wpierdoliłem się, wie pan, w trzodę i gwałciłem 3 dzikie świnie, a knur próbował mnie stratować. Bo rywalizacja o uczucie tych świń z knurem trwała 12 lat, dopóki badania radiacyjne nie pokazały, że niedobór wapnia w tym knurze, w jego części szkieletowo-tylnej, skurwielu pokazała, że nie jest żadnym rywalem dla mnie godnym i poza tym zaczął iść na północ. Co się okazało? Że zapierdalając na północ, okazało się, że część południowa była dupą. A jak ja mogę, wie pan, zadawać się ze stworzeniem, które ma dupę przytwierdzoną na stałe? To jest coś strasznego. To jest zwierzę chodzące z takim świństwem na wierzchu. Widział pan kiedyś wielkie jaja i dupę knura, który nie ma, ma niedobór wapna, wie pan, w całym szkielecie? Ohydne. No i to w ten sposób dewiacyjną drogą doszedłem do procesu, do momentu, kiedy po płomiennym wygłoszeniu mowy politycznej rozpocząłem swój proces beatyfikacyjny,
ale coś mi brakowało. I brakowało mi kanału, platformy takiej NC+, i tam tak? znalazłem sens życia. Bardzo się cieszę za to, że pan mnie wysłuchał do końca. Gdyby pan uprzejmie mógł, to moją wypowiedź potraktował jako niechęć w ogóle do pana firmy, podkreślona głębokim obrzydzeniem do tego, co robicie telefonicznie z nami wszystkimi. Czy ma pan jeszcze 1,5 godziny, bo chciałbym panu opowiedzieć o drugim epizodzie, nie? To może nie, to może nie. Skoro pan nie jest zainteresowany, jak pan nie, mówi, to za to może dziwny człowiek. Bardzo kocham waszą platernię NC+, no. Nigdy, ale to C to wiadomo, no, z czym się kojarzy C, nie? Albo może być to chamstwo, nie? Ale kiedy, dopóki się zna ortografia, to mamy nigdy chamstwa, więc NC+, to nigdy chamstwa i tu macie to nigdy chamstwo. Wiadomo, że ma znak plus i to jest dodatnia, ale nigdy gdzie takiego ocipienia, jakim wy dzwoniąc do mnie kilka razy dziennie. Przy pana 98 lat mam wszystkie możliwe choroby i tu wymieniam. Półpasiec, lumbago, rwę kulszową, proszę pana, i szczypanie jąder, przy czym dźwigary jąder mam zainfekowane florą bakteryjną pochodzącej z południowej części Londynu, wiek XVII, ja wiem, gdzieś coś takiego, masy kałowe, które później przemycałem jako homunkulusy z drobno ciętą sieczką w tych korwetach hiszpańskich i to się rozpierdoliło później w wojnę 30-letnią i nie znalazłem, wie pan, więcej już ochoty i czasu, żeby wojnę 30-letnią poprowadzić jako 40-letnią. Nie chciałem się ją. Także jesteście potęgą, jeżeli chodzi o platformę proponującą kanały pornograficzne. Dobrze o was, jak widzi pan, mówię na mieście, a elokwencja mi wystarcza, żebym wam też szargać opinię. Więc niech się pan zastanowi. Bartek dzwoni, przerywam. Zastanawiam się, miłego dnia, życzę, do widzenia. Jak mam czas,